chciałbym w paru zdaniach powiedzieć, o czym mówiliśmy, żeby was wprowadzić w dzisiejszy temat. Mówimy o chrzcie w Duchu Świętym, a więc chrzest w Duchu Świętym. I pamiętacie, ubiegły wtorek rozważaliśmy najczęściej pojawiające się różnice, gdy mówimy o chrzcie w Duchu Świętym. Omówiliśmy tych różnic raz, dwa, trzy. Na trzy pytania odpowiedziałem w ubiegły wtorek. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na kolejne, czwarte i być może już ostatnie pytanie, bo potem przejdziemy już do samego tematu, jakim jest chrzest w Duchu Świętym. Pytanie dzisiejsze, które także często jest stawiane przez różnych ludzi, brzmi: czy wszyscy możemy być ochrzczeni Duchem Świętym? Co do tego, że wszyscy możemy przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela, nie ma najmniejszych wątpliwości. Każdy to rozumie. Jeśli ktoś nie przyjął, no to nie dlatego, że Bóg tego nie chce, tylko po prostu ten człowiek tego nie chce. A jak się ma sprawa z chrztem w Duchu Świętym? Czy rzeczywiście wszyscy mogą przeżyć chrzest Duchem Świętym? I bardzo często w tym momencie przypominany jest Stary Testament. I bardzo często mówi się przecież w Starym Testamencie, lud Boży, dzieci Boże, nie wszystkie mogły być napełnione i były napełniane Duchem Świętym. Nie na wszystkie osoby z ludu Bożego w Starym Testamencie Duch Święty zstępował. Zgadza się, to jest prawdą. W Starym Testamencie Duch Święty, jak wam wiadomo, przypominam, zstępował w zasadzie na trzy grupy ludzi. Związane to było z urzędami, które piastowali. W Starym Testamencie Duch Święty zstępował na przykład na kapłanów, tak, na kapłanów. Duch Święty zstępował na proroków i Duch Święty zstępował na królów. To były te trzy grupy, które mogły liczyć na to, że Duch Święty na nich zstąpi, że otrzymają namaszczenie z góry. Pozwólcie, że przeczytamy może miejsca, stosowne miejsca ze Starego Testamentu o tym mówiące. I tak na przykład na kapłanów. Na kapłanów. Druga Księga Kronik. Druga Księga Kronik, rozdział 20. Druga Księga Kronik, rozdział 20. I zauważcie, co jest w tym miejscu napisane. A wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jachizjelu, synu Zachariasza, synu Banajasza, synu Jajela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. Lewici należeli do kapłanów. Był to ród kapłański, jak nam wiadomo. I oto, kiedy znaleźli się w trudnej sytuacji, gdy zagrażali im Amonici, Moabici i Jehoszafat nie wiedział, co począć, nagle Duch Święty przyoblekł tego kapłana i on prorokował. Podobnie jest jeszcze w 17 wierszu tego samego rozdziału. Prorokuje ten prorok, ten kapłan, nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie i oglądajcie ratunek Pana, a nie lękajcie się, nie lękajcie, i nie lękajcie. Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami. Takie poselstwo przekazał kapłan ludowi, który znalazł się w bardzo trudnej sytuacji. I 24 rozdział, 20 wiersz. Wtedy Duch Boży ogarnął Zachariasza, syna kapłana Jehojady. A więc tu znowu się pojawia ta sama myśl, że Duch Święty zstępuje na kapłana. Powiedziałem także, że zstępował na proroków. Druga Księga Kronik, rozdział 15, od 1 do 2 wiersza możemy czytać. Potwierdza to tę myśl, że Duch Święty zstępował na proroków. Wtedy Azariasza, syna Odeda, opanował Duch Boży.
Wyszedł przeto naprzeciw Azy i rzekł do niego: słuchajcie mnie, ty Aso i wy wszyscy Judejczycy i Beniaminici. Pan jest z wami, jeżeli wy jesteście z nim, a jeżeli go szukacie, pozwoli wam się znaleźć, lecz jeżeli go opuścicie, i on was opuści. Oto słowo prorocze przekazane przez człowieka, na którego zstąpił Duch Święty. Również w 24 rozdziale tej samej księgi, w 20 wierszu jest o tym mowa. A po trzecie, Duch Święty stępował, jak powiedziałem, na królów. I w Księdze Sędziów, na przykład, w Księdze Sędziów, w 3 rozdziale, czytamy wierszu od 9 do 10 tak. Lecz gdy synowie izraelscy wołali do Pana, wzbudził Pan synom izraelskim wybawcę, który ich wyratował od Niela, syna Kenaza, młodszego brata Kaleba, i zawładnął nim Duch Pański, więc sądził Izraela, a gdy wyruszał na wojnę, Pan wydał Kuszan Riszataima, króla Aramu, w jego rękę i zyskał on przewagę nad Kuszat Riszataimem. A więc tu czytamy, że stąpił na kogoś, kto był sędzią, kto był królem. W 6 rozdziale, również w 34 wierszu czytamy o niejakim Gedeonie, któremu Pan powierza zadanie, aby stoczył wojnę z Midiańczykami, aby wyzwolił Izraela z ręki Midiańczyków. I oto, gdy Gedeon ma wiele wątpliwości, czy to się uda, czy może, przecież jestem z najmniejszego rodu, patrzył tak, jak czasem my patrzymy: Panie, to ja się nie nadaję, to się nie uda, to się nie powiedzie. I kiedy trwał w tych wątpliwościach, w wierszu 34 czytamy: lecz Gedeona ogarnął Duch Pański i bez żadnych wątpliwości przystąpił wtedy, zadał w trąbę i poprowadził Izraela do walki. W 14 rozdziale, również tej samej księgi, w 6 wierszu, czytamy z kolei o niejakim Samsonie, że jego także ogarnął Duch Pański. To też rozdarł lwa na dwoje, jak się rozdziera koźle. A więc na większość przywódców, królów, sędziów, którzy mieli prowadzić Izraela do zwycięskiej walki, zstępował Duch Pański. A zatem jeszcze raz sobie powtórzmy. W Starym Testamencie lud Boży nie mógł liczyć na namaszczenie, nastąpienie Ducha Świętego. W Starym Testamencie Duch Święty zstępował na kapłanów, proroków i królów, a to ze względu na urząd, jaki sprawowali. Natomiast pozostali nie mogli liczyć na obecność Ducha Świętego w nich. I w związku z tym, jeśli jakikolwiek Izraelita chciał wiedzieć, co Pan ma mu do powiedzenia, jaka jest wola Pana, czego Pan od niego oczekuje, musiał iść albo do kapłana, żeby ten rzucił tumim lub umim, albo musiał iść do proroka, żeby prorok mógł mu przepowiedzieć poprzez Ducha Pańskiego, jaka jest wola Boża. A więc tak było w Starym Testamencie. I mają rację ci, którzy mówią, że w Starym Testamencie nie na każdą osobę zstępował Duch Święty. Rzeczywiście tak było. Ale kochani, już pod koniec Starego Testamentu Bóg zaczyna informować ludzi, że w Nowym Testamencie nadejdzie era Nowego Testamentu i że w erze Nowego Testamentu Boża postawa zupełnie się zmieni. Tym pierwszym, który o tym zaczął mówić, był prorok Joel. A prorok Joel, jak pamiętacie, powiedział, że w ostateczne dni wyleję Ducha Mego już nie na wybrane jednostki, wybrane osoby, ale na wszelkie ciało. Wyleję Ducha Mego na wszelkie ciało. I to proroctwo powtórzył apostoł Piotr w Dzień Zielonych Świąt. Otwórzmy więc Dzieje Apostolskie, rozdział 2, i zobaczcie, jak zacytował proroctwo Joela apostoł Piotr. Apostoł Piotr powiedział tak w 17 i 18 wierszu.
I stanie się w ostateczne dni, mówi Pan, że wyleję ducha mego na wszelkie ciało. I prorokować będą synowie wasi i córki wasze, i młodzieńcy wasi widzenia mieć będą, a starcy wasi śnić będą sny. Nawet na sługi moje i służebnice moje wyleję w owych dniach ducha mego i prorokować będą. I uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi, krew i ogień i kłęby dymu, słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew, zanim przyjdzie dzień Pański wielki i wspaniały. Ale moją uwagę i waszą uwagę chciałbym zwrócić na wyrażenie wyleję ducha mego nie na jakieś szczególne jednostki, wybrane jednostki, związane z urzędem, jaki pełnią. A więc nie tylko na kapłanów, proroków, królów, pastorów, diakonów czy biskupów, ale jest to użyte słowo wszelkie ciało. Na każdego człowieka, na każdą osobę, na każde dziecko Boże Bóg obiecuje, że wyleje swojego ducha. Czy to się realizowało? Czy to się wypełniało? Czy może to było tylko jednorazowe stwierdzenie wypowiedziane przez apostoła Piotra w Dzień Zielonych Świąt? Zwróćmy uwagę, czy to się wypełniało, czy to się wykonywało. Popatrzmy na 4 rozdział Dziejów Apostolskich, 31 wiersz. W 4 rozdziale, 31 wierszu jest drugie wylanie Ducha Świętego. Po Zielonych Świętach drugie wylanie Ducha Świętego. Już stwierdziliśmy, że w Zielone Święta Duch Święty zstąpił na wszystkich. Na wszystkich, a więc na tych wszystkich, którzy tam byli zebrani. 120 osób tam było zebranych i na nich wszystkich wstąpił Duch Święty. Ja tego nie czytałem, więc pozwolę sobie to teraz przypomnieć. 2 rozdział, 4 wiersz. 2 rozdział, 4 wiersz, a potem będziemy czytać z 4 rozdziału, 31 wiersz. Posłuchajcie, jak to było w Dzień Zielonych Świąt. I napełnieni zostali, i tu jest to kluczowe słowo, napełnieni zostali, proszę zwróćcie uwagę, wszyscy. To było pierwsze wydarzenie. To było zrealizowanie się proroctwa Joela. Napełnieni zostali wszyscy. Ja to rozumiem tak. Skoro tam było zebranych 120 osób, to chrzest Duchem Świętym przeżyło ile osób? 120. Gdyby przeżyło 119, to Biblia jest na tyle precyzyjna, że powiedziałaby, przeżyło chrzest Duchem Świętym, Duch Święty zstąpił na 119 z wyjątkiem, 120 z wyjątkiem jednej. Ale nie ma tutaj wyjątku. Wszyscy, skoro wszyscy, to wszyscy. Biblia jest precyzyjna. To, co mówi, tak było. A więc na wszystkich, na wszystkie 120 osób zstąpił Duch Święty. Dlatego Piotr mógł się odwołać do proroctwa Joela i powiedzieć, że w ostateczne dni Bóg będzie wylewał ducha na wszelkie ciało. Ponieważ on to widział. On był świadkiem tego, co się wydarzyło na jego oczach. Ośmielił się więc powiedzieć, że następuje zmiana. Nie na jakieś wyjątkowe osoby, pastorów, prezbiterów, biskupów, ale na wszystkie osoby będzie wylewany Duch Święty. No i teraz zobaczmy drugi przypadek zesłania Ducha Świętego, o którym czytamy w 4 rozdziale, 31 wierszu. Proszę zwróćcie uwagę. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali, i proszę zwróćcie uwagę znowu na ten sam wyraz, wszyscy Duchem Świętym. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. A więc znowu, ile tych osób tam było? Dość sporo. Wszystkie te osoby zostały napełnione Duchem Świętym. Spójrzmy na jeszcze inne miejsce. Na dom Korneliusza, 10 rozdział, 44 wiersz. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na... I znowu zwróćcie uwagę, na wszystkich.
na wszystkich słuchających tej mowy. Nie było tu wyjątku. Znowu, ile osób tam było zebranych, tyle osób przeżyło chrzest Duchem Świętym. Na tyle osób zstąpił Duch Święty. I czytamy jeszcze jedno miejsce, czytamy rozdział 19 Dziejów Apostolskich, wiersz 6. Rozdział 19, wiersz 6. Tutaj nie ma słowa wszyscy, ale jest powiedziane oni. No, tylu, ilu ich tam było, oni zostali napełnieni Duchem Świętym. Proszę zwróćcie uwagę na to miejsce, 19 rozdział 6 wiersz. A gdy Paweł włożył na nich ręce, stąpił na nich Duch Święty i mówili językami i prorokowali. A więc też tutaj nie ma wyjątku. Ja przynajmniej z tego tekstu w tym tekście nie dopatruję się wyjątku, bo gdyby tu był wyjątek, to by było powiedziane, że na niektórych z nich zstąpił Duch Święty. Ale takiego wyjątku tu nie ma. Zstąpił na nich Duch Święty i mówili innymi językami. Rozumiem więc ten tekst w ten sposób, że tylu, ilu ich było, tylu zostało napełnionych Duchem Świętym. Zapytacie może, dlaczego w Nowym Testamencie Bóg chce, aby wszyscy byli ochrzczeni Duchem Świętym? Dlaczego taka jest wola Boża? Dlaczego Bóg tego chce? Kochani, możemy do tego odpowiadać na to w różnoraki sposób. Ale pozwólcie, że odpowiem w taki może nietypowy sposób. Powiada Boże Słowo, że w Nowym Testamencie, w odróżnieniu od Starego Testamentu, wszyscy my jesteśmy rodem jakim? Królewskim, kapłaństwem świętym. W Starym Testamencie był Saul królem i drugiego nie było potrzeba. Potem Saula zastąpił Dawid i drugiego nie było potrzeba. A więc jeden był król, jeden był kapłan. Natomiast w Nowym Testamencie my wszyscy jesteśmy rodem królewskim. I skoro w Starym Testamencie królowie potrzebowali napełnienia mocą z wysokości, a zatem byli napełniani mocą z wysokości, Duch Święty na nich zstępował, to skoro my w Nowym Testamencie jesteśmy rodem królewskim, to mamy te same uprawnienia, mamy ten sam przywilej bycia napełnianymi Duchem Świętym. Podobnie jesteśmy nie tylko rodem królewskim, ale kapłaństwem świętym. A zatem każdy z nas jest kapłanem Boga. My nie uznajemy jakiegoś powołanego kapłaństwa. Mówimy o tak zwanym powszechnym kapłaństwie. Każdy z nas powinien mieć tę świadomość, że jestem kapłanem Boga. Należę do rodu królewskiego. I jako kapłani Boga także mamy ten oto przywilej, że Duch Święty, tak jak w Starym Testamencie stępował na kapłanów i królów, Duch Święty chce stąpić i na nas. A więc jeszcze raz powtarzam, taka jest wola Boża, aby wszyscy kapłani, tak jak w Starym Testamencie, tak teraz w Nowym Testamencie, zostali namaszczeni przez Ducha Świętego. Tak jak w Starym Testamencie Bóg namaszczał królów, tak w Nowym Testamencie również chce namaszczać królów. A gdzież są ci królowie? Tu siedzą w ławkach. Królowie, królewny, kapłani, kapłanki Boga. Bóg ich chce namaszczać, tak jak namaszczał Duchem Świętym w Starym Testamencie. I teraz przeszlibyśmy, kochani, do bardzo trudnego tematu. Bardzo trudnego tematu. Mianowicie, tak jak powiedziałem poprzednio, to jest jeden z trudniejszych tematów, jeśli chodzi o charyzmatyczny ruch, o zielonoświątkowy ruch. Czym jest chrzest Duchem Świętym? Czym jest chrzest Duchem Świętym? To nie jest łatwy temat. Zdawałoby się, że prosty temat. Że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Ale to się tak tylko wydaje. Tak się tylko wydaje. Po tej konferencji, o której wam mówiłem we Lwowie,
gdzie była mowa na temat Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym, po tej konferencji, gdzie uczestniczyli tylko zielonoświątkowcy i charyzmatycy, potem okazało się, że powstało wiele pytań, na które lektorzy prowadzący nie byli w stanie, albo nie mieli możliwości odpowiedzieć. I gdzieś tam w moim komputerze są całe stronice komentarzy do tamtych wykładów. Dlaczego tak rozumiemy, a nie tak? Dlaczego tak było tłumaczone, a nie tak? Więc potwierdza to zasadę, o której mówiłem, że mówienie o chrzcie w Duchu Świętym to nie jest łatwy temat. Zaraz zresztą się zorientujecie. Będziecie wychodzić stąd z mieszanymi uczuciami. Sprowokuję was do myślenia poprzez to, co będę mówił na temat chrztu w Duchu Świętym. Bo jak my sobie najczęściej wyobrażaliśmy i wyobrażamy chrzest Duchem Świętym? No, ciekawe by to było usłyszeć, jak sobie wyobrażamy chrzest Duchem Świętym. Prawdopodobnie tak, jak mówiłem poprzedni wtorek, że aby przeżyć chrzest Duchem Świętym, trzeba walczyć z Bogiem. Bóg ma Ducha Świętego, my Go chcemy, a On nam nie chce dać. W związku z tym trzeba walczyć z Bogiem. Prawda? Tak jak Jakub walczył z aniołem, tak niektórzy uważają, że muszą walczyć z Bogiem o Ducha Świętego. Że muszą się spocić, że muszą walczyć, żeby przekonać Boga albo wyrwać Ducha Świętego i zostać ochrzczeni. Ja zresztą też tak myślałem. Bo tak mówiono. Bracie, żeby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, to trzeba wysiłku, to nie tak o. To co ty sobie myślisz, że staniesz, poprosisz i już będziesz ochrzczony Duchem Świętym? Trzeba walczyć, trzeba bojować, trzeba się zmagać. Ja tak próbowałem, zmęczyłem się, osłabłem, no ale nie przeżyłem i byłem zawiedziony. Tak się bardzo często rozumie. No więc dlatego być może to, co ja dzisiaj będę mówił, może spowodować pewne pytania w was, kiedy o tym powiem. Bo im dłużej rozmawiam, im dłużej doświadczam, im więcej się uczę, to coraz to do innych wniosków dochodzę, jeśli chodzi o chrzest Duchem Świętym. A więc odpowiadając na pytanie, czym jest chrzest Duchem Świętym, no tu muszę być bardzo precyzyjny i nawet spoglądać w notatki, żebyście mnie na czymś nie przyłapali albo nie przypieli jakiegoś słowa, którego nie powiem. A zatem, czym jest chrzest Duchem Świętym? Odpowiadając na to pytanie, czym jest chrzest Duchem Świętym, musimy sobie przede wszystkim przypomnieć, czym jest człowiek. Czym jest człowiek? A więc, że człowiek jest istotą złożoną. Że człowiek składa się, jak pamiętacie, z czego? Z ducha, duszy i z ciała. I o tym mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan 5:23. Aby wasz duch, wasza dusza i wasze ciało było beznagane na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. Bardzo krótko, bo myśmy już o tym mówili. Duch. Nasz ludzki duch to jest ta część, którą otrzymaliśmy od Boga. Która wyobraża Boga w nas. A który to duch umarł w momencie, gdy zgrzeszyliśmy. I w związku z tym, żeby ten duch, który umarł w nas i na skutek czego straciliśmy społeczność z Bogiem, żeby ten duch mógł zostać na nowo ożywiony, musimy się narodzić na nowo. A więc musimy się narodzić na nowo. A na czym polega nowonarodzenie? Nowonarodzenie polega na przyjęcie Jezusa Chrystusa, dawcę życia do naszego ducha. Tam w naszym duchu zamieszkuje Chrystus, dawca życia. I mówimy wtedy, stare to tam w nas, ten stary człowiek w nas przeminął, a wszystko stało się nowe. Tak. Ale my zaraz myślimy, że to dotyczy w ogóle całego człowieka.
Chciałbym, żeby tak było, ale czy tak jest? Czy człowiek, który się narodził na nowo i mówi się o nim, że jest, że wszystko stare przeminęło, a wszystko jest nowe, czy on już nigdy nie kłamie? Czy on już nigdy się nie złości? Czy nigdy już nie oszukuje? Nie, chwileczkę. Do Efezjan apostoł Paweł mówi: nie kłamcie, nie kradnijcie, nie oszukujcie. Do chrześcijan napełnionych Duchem Świętym. No więc jak to jest z tym nowym człowiekiem? Jestem nowym człowiekiem, czy nie jestem nowym człowiekiem? Jeśli nowym, to nowym. To skąd się biorą te stare przyzwyczajenia, te stare cechy? Więc kiedy mówimy, że kto się narodzi na nowo, jest nowym stworzeniem, mówimy o jego duchu. Ale człowiek to nie tylko duch, który się na nowo narodził, ale człowiek to także dusza. A co to jest dusza? Dusza to jest to są nasze emocje, to jest nasza wola, to jest nasz rozum. To jest nasza dusza. Nie będę się wdawał w szczegóły, bo już o tym swego czasu mówiliśmy. I nasza dusza, a więc wola, rozum, gdyby to tak było dobrze, ja bym tego chciał, żebym w momencie, kiedy się na nowo narodziłem, żebym ja już nie miał własnej woli, ale żeby moja wola była całkowicie podporządkowana woli Boga. Ale czy to tak jest? Czy tak jest? Czy możemy, ej, młodzi ludzie, którzy się wczoraj żeniliście, czy możecie powiedzieć, że to naprawdę była wola Boża, absolutnie, że ta nie inna ma być moją żoną? Nie odgrywały w tym żadnej roli wasze oczy? Czy nie było tak, jak Samson powiedział, weźcie mi ją za żonę, bo się podoba oczom moim? Nie, to nie jest tak, że w momencie, kiedy się na nowo narodziliśmy, my już nie mamy naszej własnej woli. My już nie, już, no, nasza, że nasza dusza już została przemieniona i tak dalej. Nie, to nie jest tak. W momencie, kiedy się narodziliśmy na nowo, nasza dusza, w naszej duszy rozpoczyna się proces przemiany. I im bliżej jesteśmy Boga, im więcej mamy społeczności z Bogiem, tym stara nasza dusza doznaje przemiany. Czy nie słyszeliście takiego powiedzenia: narodzony, a nie odnowiony? Może być człowiek narodzony na nowo, ale nie odnowiony. Po staremu myśli, po staremu postępuje, po staremu się złości, po staremu patrzy, po staremu się gniewa. Lepiej się do niego nie zbliżać, choć to jest narodzony na nowo człowiek. Czasem się dziwimy, no, wierzący, ale no, co to za wierzący człowiek? Jak tak można postępować, będąc wierzącym człowiekiem? Narodzony na nowo, ale nie odnowiony. A zatem dusza to jest ta część nas, która podlega przemianie. I tu Bóg oczekuje na inicjatywę z naszej strony. Ale ja nie zamierzam o tym mówić, bo ja mam zupełnie co innego na myśli. Ciało zaś jest siedzibą naszych zmysłów. Słuch, węch, dotyk i tak dalej, i tak dalej. Pięć naszych zmysłów. I teraz dochodzimy do pewnego problemu. Kiedy rodzimy się na nowo, powiedziałem, że w naszym duchu zamieszkuje kto? W mym sercu mieszka Król, a Jego flagą radość jest, a Jego flagą... Więc kto mieszka w naszym sercu? Jezus. Prawda? Absolutnie się z wami zgadzam. Ale moje pytanie brzmi, skoro Jezus mieszka w moim sercu, to gdzie w tym czasie jest Bóg i gdzie w tym czasie jest Duch Święty? Zostali w niebie? Zostali gdzieś na uboczu? Gdzie oni w tym momencie są? Skoro stwierdzamy, przyjmij Jezusa. I ktoś przyjmuje Jezusa. I może śpiewać, w mym sercu mieszka Król. To gdzie w tym czasie jest Bóg i gdzie w tym czasie jest Duch Święty? Bracia i siostry, Trójca Święta jest niepodzielna. To nie jest tak, że Pan Jezus zamieszkuje w nas, a Bóg gdzieś tam daleko, wysoko w niebie, a Duch Święty jeszcze gdzieś indziej. Posłuchajmy, co mówi Biblia. Ewangelia Jana, rozdział 14, wiersz 23. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: jeśli kto mnie miłuje,
i słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. No a popatrzmy, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w 3 rozdziale, 16 wierszu. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Prawda? A 6 rozdział, 19 wiersz? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych? Popatrzcie, Paweł tutaj trochę miesza. Tam w 3:16 mówi, że świątynią Boga jesteśmy, a tu mówi, że świątynią czyją? Ducha Świętego jesteśmy. No więc w takim razie, jak to zrozumieć? Przyjmujemy Jezusa, a Jezus mówi, jeśli będziecie mnie miłować, moje słowo przestrzegać, to ja nie tylko sam w was zamieszkam, was zamieszkam wraz z Bogiem, z Ojcem. No więc moja odpowiedź jest taka, nie da się trójosobowego Boga podzielić. W momencie, gdy przyjmujemy Jezusa Chrystusa, wraz z Nim w naszych sercach zamieszkuje, i tu jest kontrowersja między być może mną a starymi zielonoświątkowcami. Jak to, bracie? Ja jeszcze nie jestem ochrzczony Duchem Świętym, a ty już mówisz, że w moim sercu mieszka Duch? Tak, jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, to On nie wszedł do twojego serca sam, samotny, a Bóg Ojciec został gdzieś na uboczu, a Duch Święty jeszcze gdzieś dalej. Bo to nie da się podzielić. Trójosobowy Bóg jest jeden. I jeśli przyjmujemy Jezusa, wraz z Nim nasze serce staje się świątynią Boga i Ducha Świętego. Tak. Nasze serca stają się świątynią Boga i stają się świątynią Ducha Świętego. Razem oni w nas zamieszkują. Nie możesz więc myśleć, że w twoim sercu jest Chrystus, a Bóg gdzieś tam w trzecim niebie, a Duch Święty gdzieś sobie biega po świecie. I ty teraz musisz go gdzieś odnaleźć w swojej modlitwie i ściągnąć go. To niedobre myślenie, to nie jest biblijne myślenie. Bo wtedy byś musiał przyznać, że trójosobowy Bóg jest podzielony. Każda osoba Trójcy jest zupełnie oddzielna. A to nie jest tak. Więc moje pytanie jest takie w tym momencie. Jeśli ktoś przyjął Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, pytanie moje jest takie. Gdyby umarł, będzie zbawiony, czy nie będzie zbawiony? No chwileczkę. A przecież jest napisane, kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest Jego. Jest tak napisane w liście do Rzymian? No jest. No więc jak to teraz ugryźć? Jak to teraz zrozumieć? No powiedzmy sobie, należy do tych chrześcijan, którzy nie zabiegają o chrzest Duchem Świętym, ale przyjąłem Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela. No więc teraz jestem zbawiony, czy nie jestem zbawiony? Jeśli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela, jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś zbawiony. Gdybyś umarł, będziesz zbawiony. I widzicie, nasi ojcowie w stosunku do innych braci z innych denominacji popełnili, jak już to często podkreślałem, popełnili dramatyczny błąd. Bo nie wiem jak tu, ale tam na rubieżach wschodnich mówiło się, że kto nie został ochrzczony Duchem Świętym i nie mówi innymi językami, nie będzie zbawiony. Nie będzie zbawiony. No i w ten sposób zantagonizowaliśmy przeciwko sobie i wolnych chrześcijan, i braci baptystów. Dopóki tak nie zaczęto nauczać, panowała absolutna zgoda między zborami na przykład baptystycznymi, a zborami zielonoświątkowymi.
odwiedzali się wzajemnie, śpiewali razem, chóry wspólne tworzyli i tak dalej. A potem nagle zbory ziemsiotkowe zaczęły przeżywać chrzest z Duchem Świętym, zaczęli mówić innymi językami, ci tego nie rozumieli, a ci zaczęli, jak mówię, nauczać, skoro wy nie zostaliście ochrzczeni w Duchu Świętym, to a kto Ducha Chrystusowego nie ma, ten nie jest nie Jego, a więc nie jesteście zbawieni. No i powstał problem, powstał rozłam, zupełnie niepotrzebny. Bo to nie jest zgodne z Pismem Świętym, nie jest to zgodne z Biblią. My Ducha Świętego przyjmujemy, zaraz dojdziemy do sedna sprawy, mam nadzieję, przyjmujemy w momencie, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego osobistego Zbawiciela. I w tym momencie nasze serce, no zlokalizujmy to, nasze serce staje się świątynią Boga, Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa, albo inaczej, Jezusa Chrystusa, Boga i Ducha Świętego. Czy możecie się ze mną zgodzić? Tak, On mieszka tam. I gdybym w tym momencie nawet umarł zbawiony, będę. A przecież Łot na krzyżu nie przeżył chrztu w Duchu Świętym, a Pan Jezus mu powiedział, dziś ze mną będziesz w raju. Mam nadzieję, że aż do tego momentu się zgadzamy. No to na czym polega chrzest z Duchem Świętym? Na czym więc polega chrzest Duchem Świętym? My używamy różnych słów. Przyjęcie Ducha Świętego, stąpienie Ducha Świętego, napełnienie Duchem Świętym. To by trzeba było zapytać, kto co pod tą nazwą rozumie. Bo stąpienie Ducha Świętego jak gdyby sygnalizuje, że Duch Święty gdzieś z zewnątrz stąpił. Przyjęcie Ducha Świętego sygnalizuje, że po przyjęciu Jezusa Chrystusa przyjmujemy jeszcze odrębnie ekstra Ducha Świętego. Ale trzeba by w związku z tym skonkretyzować, co się ma na myśli. Czasem poprzez takie niesprecyzowane określenia możemy doprowadzić do nieporozumienia. A więc chciałbym się teraz z wami zastanowić, na czym polega chrzest Duchem Świętym. Na czym polega chrzest Duchem Świętym? Skoro mówimy, że w momencie nawrócenia w mym sercu mieszka nie tylko Król, ale Bóg Ojciec i Bóg Duch Święty. To są nierozdzielne osoby. Skoro mąż i żona to jedno ciało, to także tutaj musimy powiedzieć Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty. To jest jedna osoba. To jest jeden Bóg. I w związku z tym musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć. Trudne mam zadanie, ale spróbuję. Dla zrozumienia tematu, czym jest chrzest Duchem Świętym, musimy sobie przypomnieć, czym w ogóle chrzest jest. No bo zaczęliśmy od chrztu wodnego i mówiłem na czym, co to jest chrzest wodny. A teraz mówimy o chrzcie Duchem Świętym, a więc czym jest chrzest Duchem Świętym? Na czym on polega? A więc co to jest w ogóle chrzest? Bo od tego trzeba wyjść. Chrzest, tak jak mówiłem poprzednio, znaczy zanurzyć, baptizo, znaczy zatopić, znaczy ogarnąć. I gdy Jan Chrzciciel zanurzał w wodzie, no to siłą rzeczy człowiek, który był zanurzany, zresztą widzieliście to tutaj podczas chrztu, był obejmowany wodą. Woda go oblewała, był zanurzany w wodzie, woda go oblewała, był zanurzany w wodzie. I na tym polega chrzest. On został zanurzony, on został pogrążony w wodzie, woda go oblała, otoczyła. I przejdźmy teraz z tym samym myśleniem do chrztu w Duchu Świętym. Chrzest z Duchem Świętym polega na tym, że Duch Święty, będąc w ludzkim duchu wraz z Bogiem Ojcem, z Synem, tam w nas, wewnątrz nas, wypływa z nas jak rzeka, wypływa z naszego serca jak rzeka i oblewa naszą duszę i nasze ego. Przypomnę wam, co powiedział Pan Jezus. Kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije. A kto się napije, i to mówił Pan Jezus o zbawieniu, a kto się napije, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.
A więc teraz tu chodzi nie o to, żeby ściągać Ducha Świętego gdzieś z nieba. Nie chodzi o to, żeby go gdzieś szukać poprzez tworzach. Ale chodzi o to, żeby się otworzyć i pozwolić mu wypłynąć jak rzece z naszego wnętrza, by oblał naszą duszę, nas, byśmy byli w nim zanurzeni. A więc o to tutaj chodzi. To jest trudne być może do zrozumienia, ale moje zdanie jest takie. Kiedy ja przeżywałem chrzest z Duchem Świętym, to nie stąpiły jakieś z zewnątrz dziwne, nie nastąpiły jakieś z zewnątrz dziwne nawiedzenia. Nie, po prostu z mojego wnętrza Duch Święty, który mieszkał tam od momentu, kiedy przyjąłem Jezusa Chrystusa, wypłynął z mojego wnętrza, zalał moją duszę, całe moje jestestwo. A więc tu chodzi o otwarcie się. Chodzi o to, aby umożliwić Duchowi Świętemu wypłynięcie z nas. Pozwolić Mu wypłynąć z nas. I tu są pewne bariery. Tak jak woda mogłaby popłynąć, ale zatrzymuje ją tama, tak również bardzo często w życiu wierzących ludzi są pewne tamy, które uniemożliwiają wypłynięcie Duchowi Świętemu z Jego wnętrza, by Go pogrążyć, by Go otoczyć, by Go zanurzyć. Nie wiem, czy mi się udało, czy dość inteligentnie to wytłumaczyłem, ale spróbujcie nad tym pomyśleć. Spróbujcie nad tym pomyśleć, przeanalizować. Jeszcze raz powtórzę. W momencie, kiedy przyjmujemy Jezusa, jesteśmy przekonani wraz z Nim, zamieszkuje w nas Bóg, bo tak mówi Boże Słowo. Wraz z Ojcem przyjdziemy i w was zamieszkamy. A skoro Bóg Ojciec zamieszkuje i Jezus Chrystus, to Duch Święty nie błąka się gdzieś na osobności. On jest w nas. Tylko teraz chodzi o to, żebyśmy się otworzyli, by On mógł z naszego wnętrza wypłynąć i by Chrystus mógł nas w Nim ochrzcić, zanurzyć. Bo tym, który chrzci w Duchu Świętym jest Jezus. A więc jeśli się otwieramy, Duch Święty z nas wypływa jak rzeka, o której Jezus mówi, a Jezus nas w Nim zanurza. Zanurza nas w Duchu Świętym. I na tym polega chrzest Duchem Świętym. Nie na jakichś zewnętrznych objawach, ale na tym polega. I czego ja doświadczyłem? Doświadczyłem, jak już wielokrotnie powtarzałem, że im bardziej człowiek się wewnętrznie skoncentruje, im bardziej człowiek się wewnętrznie wyciszy, im bardziej człowiek wewnętrznie się otworzy, tym szybciej przeżyje chrzest w Duchu Świętym. Natomiast im bardziej jest taki rozkrzyczany, im bardziej się na niego wywiera presję, wręcz się wciska w niego, to tym trudniej. Ja miałem taki przypadek swego czasu w Lubiniu. Lubsku. Modliliśmy się o chrzest z Duchem Świętym i taki był hałas, taki był krzyk i modliliśmy się i ludzie się pocili, bo była duszna atmosfera i nikt nie przeżył. Jak gdyby zdawało się, że nikt nie przeżywa. Ja sam byłem trochę zaniepokojony, że już któraś godzina tej modlitwy mijała, a nikt nie przeżył. W związku z tym wziąłem jedną osobę z brzegu, poszliśmy do oddzielnego pokoju i powiedziałem do niej: siostro droga, wycisz się, tak zupełnie się wycisz. Przecież w twoim sercu mieszka Chrystus, mieszka Bóg, mieszka Duch Święty. Pozwól tej rzece Ducha Świętego, by wypłynęła i ogarnęła. A na przyszły raz będziemy mówić, co jest najtrudniejsze dla Ducha Świętego, jeśli chodzi o ogarnięcie. Język. No więc pozwól Duchowi Świętemu, aby wypłynął z ciebie, aby ogarnął twoją duszę, twoje myśli, twoją wolę, także twoje ciało. I ona się tak wyciszyła i nagle podniosła ręce i nowymi językami zaczęła chwalić Pana. I potem wróciłem, wziąłem następną osobę i następną osobę,
a tamci krzyczeli, bo taki mieli zwyczaj, krzyczeli, łomotali do nieba i nic się nie działo. I znowu wziąłem następną i następną i znowu przeżyli. Tu nie chodzi o to, żeby łomotać do nieba, żeby grzmieć do nieba. Tu nie chodzi o to, żeby w kogoś wmuszać. Albo nie chodzi też o to, czego ja się zdecydowanie boję uczyć mówienia językami, o czym będę mówił na przyszłym spotkaniu. To jest absolutnie niebiblijne. Czy wiecie, że ciemność to może wykorzystać? Tak, może wykorzystać. I to wykorzystuje bardzo często. A zatem tu nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby Jezus Chrystus mógł nas zanurzyć w falach Ducha Świętego, które wypływają. Kto się napije tej wody, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. No więc nie wiem, czy to jest wyraźne, czy niewyraźne. Dla mnie to jest wyraźne, dla mnie to jest oczywiste. Niech nam Pan pomoże, abyśmy to mogli zrozumieć. I wtedy też nasze patrzenie na denominacje, które być może nie przeżywają tak, jak my przeżywamy, będzie zupełnie inne. Nie będziemy ich traktować, że oni są jacyś, to są dzieci Boże, które oczekują na chrzest w Duchu Świętym. Bo chrzest w Duchu Świętym to nie po to, żebyśmy byli zbawieni, ale chrzest w Duchu Świętym to jest po to, żebyśmy otrzymali moc do prowadzenia zwycięskiego życia.